pewnych sytuacjach rzeczywistość staje się nieobliczalnym zmyśleniem. Prawda nabiera cech schizofrenicznych. Wtedy małe zastępcze fikcje przejmują obowiązki utrzymywania życia. Co najmniej 200 lat historii Polski działo się na zasadzie układów zamkniętych, klatek, w których chroniono się przed prawdą społeczno-polityczną. W nich wewnątrz kształtowały się prawa i pojęcia, w nich było się razem. Mogły to być cele więzienne, salony lub szynczki, tajne drukarnie, czy seanse paryskie wychodźstwa. Ale udział fikcji, hermetyki, sublimacji, szyfru w tej kulturze nie ograniczał się do poezji. Zastępował realność. Możliwe, że obok Żydów Polacy są najbardziej literackim narodem świata. Nie to, że wydali największe dzieła, tylko że inne narody nie prowadziły tak długo zastępczego życia i nie tkwiły tak głęboko w symbolach. Często zadaje mi się pytanie, jak pan został pisarzem. Ja na takie pytania odpowiadam niezbyt chętnie, natomiast wydaje mi się ciekawsze, jak człowiek zostaje czytelnikiem. Żydowski śpiew! Na kolana! Związek Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej, który skupiał studentów właściwie o dość szerokim wachlarzu postaw, bo tam byli socjaldemokraci, byli ludzie bliscy komunizmu i liberałowie. Ta młodzież po prostu uważała, że należy się porozumieć ze sobą, między sobą. Niekiedy całe środowiska wchodzą w układy zamknięte, jak na przykład w Polsce w okresie rozbiorów czy po upadku powstań. Wyjście z Warszawy, Pruszku. To jest miasto, w którym człowiek nie czuje się cudzoziemcem. I to jest wrażenie nie tylko moje, to przecież wielu ludzi mówiło i pisało. Ja do tego miasta przyjeżdżałem tak, co jakiś czas, dość często, no wiele razy. Wiele razy. Zresztą moi rodzice podróż poślubną spędzili w tym mieście. Dosyć dawno, bo w roku 1911. Uczyli słuchać władzy i wykonywać rozkazy. I nie tylko mnie. Teraz od kilku lat sądzą mnie tylko obcy krajowcy. Oni w ogóle nie rozumieją Niemcy. A to były na owe czasy, zwłaszcza Matka Królów, bardzo ostre, krytyczne wystąpienia w literaturze, krytyczne w stosunku do partii komunizmu. Dlatego napisałem te rzeczy, dlatego że po prostu uważałem, że trzeba o tym głośno mówić, żeby cokolwiek dało się zmienić. I łudziłem się wtedy i przez następne lata, że będąc w środku tego systemu, w partii, można będzie od wewnątrz walczyć o te zmiany. Typ człowieka, dla którego wolność oznacza prawo do indywidualności, formował się w Europie poprzez konflikty społeczne i walki religijne. W Polsce zakrzykiwano je hasłami wspólnoty, najpierw stanowej, potem narodowej. W końcu zastąpiły je pozory. Tolerancji i wolności. Mówię pozory, bo wolność, tolerancja i solidarność narodowa w Polsce nigdy nie ogarniały całego społeczeństwa. Tak powstała polska nierzeczywistość.